1! Błagam, żelazny Kailu, wstawaj! 2! Możesz wygrać, jeszcze w ciebie wierzę! Czuję, że dzisiaj pojawi się nowy czempion! Co? Na co pan tak cieka? No wal pan w matę! Jeśli mi się coś nie przewidziało, Steve, to wygląda na to, że zgniotster właśnie zmienił się w zwyczajnego dziesięciolatka. Ma dwie ręce. Teraz ta walka będzie Ferbil. Wołamy remis? Czekaj, Szadiu! Prawdziwą wściekłość! Publiczność ucieka z trybu! No, chyba nie musimy się martwić, Bill, bo ja chciałbym jednak dojeść kanapkę. Muszę tego osiłka zagonić na ring, bo jeszcze kogoś skrzywdzi. Ja już jestem na ringu. On ci rozgniecie na amen, Tennyson! Oj, facet jest wnerwiony. Na bok! Weź mnie nie pluj! Sędzia, będziesz odliczał czy nie? Tak, już odliczam, panie Kailu, tak. Skoro od kapki wody masz problemy na stykach, to zaraz cię dopadnie turbin wodny! Dzieciak z Gniotster zmienił się w jakąś turbinę wodną, a nasz wielki, żelazny Kyle okazał się niestety... chuderlakiem w tanim dresiku! Jednak to nie była żadna przenośnia, Bill. Jego ciało było dosłownie zrobione z żelaza. Ależ myśmy byli naiwni. Nie! Hej, moi drodzy, to ja. Żelazny Kyle! Kyle jest mistrzu! Kyle jest mistrzu! Nie? Dobra. Dyskwalifikacja za stosowanie nielegalnych robotycznych pomocy! Tak! Nareszcie! Jestem prawdziwym mistrzem! To ja poproszę o nagrodę! Również zdyskwalifikowany za stosowanie obcej technologii! O, rzesz! Zbudowałeś zbroję robota po to, by walczyć na turniejach dla wrestlerów? To normalnie bezczelne oszustwo! I ty to mówisz? Kolo, który zmienia się w różnych kosmitów? A ty biłeś ludzi! Dla zwycięstwa! A ty nie masz o tym pojęcia! O tak? Tak! O tak? Tak! Zwycięzca i wielki czempion! Wirtualny czempion! I oszukujący! Nie, po prostu wygrałem! Co? Mimo wszystko wirtualny czempion to też coś! A szczególnie, że kolega Kyle jest wnerwiony. Najlepsze 3 z 5. Jesteś cienki, Tennyson! Cienki! Kim jest ten chłopak?